imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, by żałował. To są słowa proroka Samuela skierowane do króla Saula. A trzeba wiedzieć, że w tym czasie Kościół zaleca jako lekturę Pisma Świętego Księgi Królewskie. To ciekawe, bo tenże Saul właśnie jest obdarzony takim zdaniem przez Samuela. A kilka scen wcześniej w Piśmie Świętym słychać słowa Pana Boga do Samuela, który mówi: żałuję, że wybrałem Saula na króla. Więc z jednej strony chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, a z drugiej strony żałuje. Otóż, co widać w dzisiejszej Ewangelii, ten jest żałość Boga. Pan Jezus smuci się nad tym, co się dzieje z Jerozolimą i nad tym, co się stanie. Tym niemniej jednak ta żałość różni się od naszej. O tym powiem w dzisiejszej homilii. Otóż, wracając do króla Saula, był to przypadek człowieka, który był powołany, namaszczony i niestety zdegenerował się. Poszedł drogą nieprawości. I zaczęło się w sposób, wydawałoby się, niewinny. Bo oto kiedy wojsko zagrożone najazdem Filistynów, brakowało proroka, oto sam król wchodzi w rolę kapłańską, a też pewne funkcje kapłańskie królowi przynależały. Oto on sprawuje ofiarę, nie czeka nad proroka, mimo że się wcześniej tak umówili. Więc mamy sytuację zagrożenia. I ta właśnie niesubordynacja została mu wypomniana i uznana za wystarczający powód do tego, żeby dać władanie nad Izraelem komuś innemu, komuś, kto będzie się słuchał Pana Boga. Ale później w życiu Saula było już tylko gorzej. Otóż w scenie, kiedy zwyciężył już nad Amalekitami, nie ma już zagrożenia przeciwnikiem. Otóż Saul miał objąć klątwą wszystko, co zostanie zdobyte na Amalekitach i tego nie uczynił. I tenże Saul urywa kawałek płaszcza od Samuela, prosząc go, żeby jednak pokazał się z nim przed ludem. Oto dla niego ważne jest w tym królowaniu to, żeby ta jego sława, którą wiadomo, że był z najmniejszego plemienia, był najmniej poważany, a jednak on został królem i on zaczyna troszczyć się, zamiast o chwałę Boga, zaczyna się troszczyć o swoją chwałę. Później prześladuje pomazańca, jakim był Dawid, a później kończy według jednej relacji popełniając samobójstwo, a w innej prosząc o zabójstwo. I to jest król Saul, to jest symbol degeneracji Izraela, bo to dochodzimy w dzisiejszej Ewangelii do sceny, w której świątynia przestaje być faktycznie miejscem duchowego kultu. Jest miejscem kultu przede wszystkim zewnętrznego. Jest miejscem, gdzie już nie tak jak Saul, który mimo tego, że był nieprawy, to jednak do końca swojego życia gdzieś prosił o pomoc tego proroka Samuela, choćby jako przywoływanie duchów w sposób totalnie obłędny. Otóż tutaj mamy sytuację, w której Pan Jezus w świątyni poświęconej Panu Bogu, poświęconej Jemu, w ogóle nie zostaje rozpoznany, a spotyka tych, którzy dzięki swoim znajomościom, którzy dzięki temu, że się pewnie przypodobali kapłanom, znaleźli dobre miejsce, bo oczywiście zasadne jest to, żeby składać ofiary, ale oto kto tam miejsce, blisko której bramy będzie miał, to już zależy od tych, co zarządzają świątynią. Więc widzimy tę świątynię, która się zdeprawowała wobec tego, czemu miała służyć. I oto Pan Jezus, patrząc na tę świątynię, płacze. Tych powodów do płaczu jest wiele. Powodem do tego, żeby się zasmucić, jest to, że ta świątynia ulegnie jednak zagładzie, że miasto zostanie zniszczone.
No to ciekawe, bo te teksty, które dzisiaj są przeczytane na teksty Pisma Świętego, były czytane dwa dni, były przeczytane w Warszawie dwa dni przed wybuchem powstania. I zarówno Jerozolima, jak i mieszkańcy Warszawy nie zorientowali się, co służy tak naprawdę pokojowi. Dlaczego? Skąd to zaciemnienie? Dlaczego Jerozolima nie zrozumiała, że przyjdzie na nią tragedia? Otóż człowiek przez to, że jest skażony grzechem pierworodnym, kiedy zacznie się zwracać, tak jak król Saul, w stronę rzeczy przyrodzonych, nie skończy z oddawaniem chwały Panu Bogu, to w tym momencie do duszy wkrada się choroba. Ta choroba powoduje, Pismo Święte mówi, o utracie smaku. To znaczy w życiu duchowym, że to, co dobre, przestaje nam smakować, a to, co złe, zaczyna być pociągające. Można to zauważyć w bardzo prosty sposób. Ile jest różnego rodzaju tak zwanych dowcipów, które wywołują salwę śmiechu, mimo tego, że tak naprawdę opowiadają o głębokiej tragedii i wcale nie są nawet popisem erudycji jakiejś czy elokwencji kogoś, kto to opowiada. Więc dobro nie smakuje, a zło wydaje się być atrakcyjne. Otóż tutaj, kiedy widzimy, że nasze dążenia skłaniają się w stronę tego, co jest obiektywnie złe, to tutaj musimy zastosować lekarstwo. Tym lekarstwem są słowa z modlitwy Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja, i nie tylko chodzi o czyny, o unikanie czynów, które są obiektywnie złe, które same z siebie na pewno są złe, materialnie są złe, są przekroczeniem przykazań Bożych, przykazań kościelnych. Chodzi właśnie o takie sytuacje, gdzie czyn wydaje się być obiektywnie, wydaje się być neutralny, ale tak naprawdę to okoliczności, to nasze intencje, to nasze motywacje decydują o tym, o wartości moralnej danego czynu. I wtedy, kiedy będziemy uważnie przypatrywać się naszemu zachowaniu, zobaczymy, czy kieruje nami faktycznie wola Boża, chwała Boża, czy namiętności, które niszczą porządek łaski, namiętności, bo przecież możemy sobie łatwo wytłumaczyć, no przecież tak, przecież te zwierzęta są potrzebne do tego, żeby sprawować kult Boży. Przecież pielgrzymi, którzy udają się kilka dni w podróż, przecież nie mogą ze sobą nieść ofiar, bo to by było niemożliwe. Przecież to jest zasadne, przecież to jest godziwe. No tak, tylko że w świątyni znajdował się przedsionek pogan. I ten przedsionek pogan był właśnie dla tych, którzy nie znali Pana Boga, a mieli szansę poznać. I właśnie przez takie zgorszenie, przez ten zgiełk tego bydła, to właśnie Żydzi nie tylko sobie, ale i innym zamykali dostęp do tego, żeby poznać Pana Boga. Więc Pan Jezus, który widzi tę całą sytuację z daleka, On smuci się i jednocześnie przystępuje do działania. Smutek zamienia się w gniew. Gniew w tym momencie jako natychmiastowe, momentalne przywrócenie porządku Bożego. Wyrzuca tych sprzedawców ze świątyni. I to jest, widzimy ten żal Pana Boga. Żal, czyli boleść nad tym, co się dzieje. Boleść serdeczna, czyli boleść, która przenika wszystkie nasze władze, jakie są w nas. I ta boleść Pana Jezusa jest różna od naszej. Dlatego, że w naszym przypadku ta boleść, oprócz tego, że widzimy konsekwencje grzechu, to ona jeszcze musi w nas wywołać i powinna towarzyszyć nam świadomości tego, że to jest konsekwencja również naszego grzechu. I że ta boleść, to, że nas boli, to, że się smucimy nad czymś, nad nieszczęściem, to jest nasze przygotowanie się
do wzięcia odpowiedzialności, do odpokutowania naszych grzechów. Więc żal jako taki, boleść, smutek nad złem nie jest jeszcze pokutą. To jest dobry towarzysz pokuty. To jest towarzysz, który powinien nas prowadzić do skruchy. Mówimy o skrusze z tego względu, że Pismo Święte mówi o kruszeniu serca. Tak jakby to serce było kamienne. Tak jakby było nieczułe zupełnie. Mówi też Pismo Święte o nacinaniu, o rozrywaniu serca. Po to, żeby z serca usunąć, z serca, czyli głębokiego środku naszej woli, ale też również symbolu wszelkich naszych pragnień, dążeń, naszych władz, aby usunąć z tego serca, usunąć truciznę. Mówi o tym prorok Joel, że tu trzeba rozrywać serca. To musi być działanie radykalne. To musi być zranienie, które skłania serca do żalu. I wtedy, kiedy ta nasza skrucha jest doskonała, to jest uczynkiem miłości. Musimy o tym pamiętać. I zastanówmy się, jak wielka powinna być nasza miłość do Pana Boga. Jak wiele mamy powodów do tego, żeby Pana Boga chwalić, wielbić. I jak jest, to jest niewypowiedziane, jest niewypowiedziana nasza wdzięczność do Pana Boga. To musimy zdać sobie sprawę, że tak jak wielka jest ta powinność nasza wobec Pana Boga, to tak wielka powinna być skrucha. Powinna być skrucha nade wszystko, powinna być z całego serca. I nie możemy się zrażać tym, że nie naśladujemy do końca Pana Jezusa. To znaczy nie potrafimy tak zapłakać. To znaczy nie potrafimy się tak wzruszyć, nie potrafimy tak przejść do działania. Nasza poprawa nie jest tak, nasza zmiana nie jest taka radykalna. Dlatego, że to jest, jeżeli jest taka skrucha, ale ona nie jest doskonała, ale to jest powód do tego, nie żeby się załamywać, tylko do tego, żeby ją doskonalić. I jak doskonalimy skruchę? Doskonalimy poprzez to, oczywiście skrucha do spowiedzi wystarczy, jeżeli ogółem żałujemy za grzechy i żałujemy ze względu na to, że boimy się piekła. Natomiast warto żałować za każdy grzech, który popełniliśmy, w szczególności za każdy grzech śmiertelny. Rozpamiętywać, patrzeć, do czego grzech prowadzi, patrzeć na te kataklizmy. A tu przywołuje dzisiaj nam święty Paweł, przywołuje nam kataklizmy z życia Izraela, jak tysiące ginęły na skutek czyjegoś grzechu pojedynczego albo zbiorowego, ale możemy przywołać kataklizmy z historii naszego kraju i spokojnie możemy przywołać kataklizmy z naszego życia, naszych bliskich, nas samych, abyśmy zobaczyli faktycznie, rozważali każdy grzech śmiertelny, że to jest, każdy grzech śmiertelny ma swoje konsekwencje. Więc aby skrucha była skuteczna, to musimy mieć w nienawiści wszystkie grzechy. To właśnie świadomość tych tragedii ma nas doprowadzić do nienawiści. Nienawiści wobec grzechu. I ma nas wywołać wolę spowiedzi i wolę zadośćuczynienia, naprawienia krzywdy. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy postanawiać poprawę, kiedy będziemy żałować, kiedy nasze życie się zmieni, zauważymy owoce prawdziwej skruchy. Owocem skruchy jest to, że nasze życie już się zmienia. Już w tym momencie się zmienia. Widzimy, że ten wstręt wobec grzechu, ta nienawiść, a z drugiej strony chęć tego, żeby zadośćuczynić, powoduje zmianę naszego postępowania. I mówił o tym już prorok Ezechiel, że nawet osoba, która jest grzesznikiem, ale odwróci się od tego grzechu i zacznie pokutować, czynić sprawiedliwość, to będzie żyć, nie umrze. Więc widzimy, że żal już jest odpuszczeniem grzechów, a my wiemy, że w sytuacji ryzyka, w sytuacji nagłej śmierci, żal doskonały może odpuścić grzech śmiertelny. Tym niemniej jednak musimy zdać sobie sprawę z tego,
że grzech przede wszystkim obraża Pana Boga, więc z Panem Bogiem musimy się pojednać. Robimy to w spowiedzi, w sakramencie pokuty. I tu jest właśnie ten nasz klucz do tego, abyśmy naszą skruchę uczynili doskonałą, abyśmy rozważali podstawowy skutek grzechu, jakim jest utrata łaski, jakim jest utrata miłości Bożej, abyśmy zrozumieli, że przede wszystkim tracimy przez grzech, tracimy Boga samego, tracimy łączność z Panem Bogiem i już nie jesteśmy godni dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. I to, co przekazuje nam prawda o świątyni jerozolimskiej, ten symbol tego właśnie, co się dzieje ze świątynią, kiedy odwróci się w niej porządek, kiedy Pan Bóg przestanie być na pierwszym miejscu. Wtedy nic nie pomoże mówienie, że to jest świątynia, że to jest miejsce ucieczki, że tutaj zawsze możemy przyjść, bo przecież świątynia stoi. Otóż właśnie z tej świątyni nie został kamień na kamieniu. A my jesteśmy wezwani do tego, aby właśnie w tej naszej świątyni Ducha Świętego, którą jesteśmy, abyśmy pilnowali po porządku łaski i pilnowali tego, aby miłość Boża była cały czas w nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.